tym roku postanowiliśmy pójść trochę dalej i najpierw zespoły logowały się na stronie www.woodstock.pl. Zgłosiło się ponad 350 zespołów z całej Polski, ponieważ eliminację robimy w 7 miastach. Na razie za sobą mamy Warszawę, Gdynię, dzisiaj jesteśmy w Łodzi, idziemy jeszcze w Katowicach, w Lublinie, w Bydgoszczy i kończymy w Szczecinie. Z tych eliminacji internauci wyłonili 10 zespołów. No i te 10 zespołów prezentuje się na klubowych eliminacjach. Wybierane są 3 zespoły z każdych eliminacji i będą one walczyć w drugim etapie konkursu Bitwa Woodstock, który organizujemy wspólnie z telewizją Patio TV. Z początkiem maja ten program rusza i wtedy zespoły będą walczyć o finał. Odbędzie się 20 czerwca na Błoniach Rytkińskich, to jest tam przy ulicy Konstantynowskiej. Wielki finał, planujemy imprezę na 10-20 tysięcy ludzi. Każda powyższa liczba będzie dla nas naprawdę przeogromnym sukcesem. Na dzień dzisiejszy swój udział potwierdziły zespoły Kulki Cotet, który w ogóle będzie rozpoczynał ten wielki finał. KSU, Laocze i Porter Pęty, który reaktywowany na tą okazję, z racji tego, że John Porter w ogóle, można powiedzieć, swoją karierę tutaj w Polsce między innymi zaczyna właśnie w festiwalu Woodstock w 1983 roku. Mam nadzieję, że się wszystko uda i oprócz tych zespołów gwiazd pojawią się właśnie 3 wyłonione przez program Bitwa Woodstock, który Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wraz z Patio TV z początkiem maja będzie organizować.